signs that show signs of stomping, and I bought some corn for bumping. The lights are turned way down low, and it's snow, let it snow, let it snow. Ja ze swojej strony chciałbym złożyć serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności na święta Bożego Narodzenia, jak i na 2022 rok. I oby nas nie było mniej, tylko zawsze więcej. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana starostę. Panie pułkowniku, panie prezydent, szanowni zebrani na tym dzisiejszym spotkaniu, tej uroczystości przedświątecznej. Drodzy Państwo, jesteśmy w takim wyjątkowym czasie, czasie, który przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia, do tych świąt, które wszystkim kojarzą się bardzo przyjemnie, bo to są przede wszystkim święta rodzinne, spędzone w gronie najbliższych, jak i również tych wszystkich, którzy nas odwiedzają lub my też ich odwiedzamy. To jest czas wyjątkowy, czas pewnej refleksji nad tym wszystkim, co dookoła, jak to nasze życie wyglądało, jak będzie wyglądać czas Wigilii, czyli czas spotkania w tym gronie najbliższych, czas, gdzie łamiemy się opłatkiem, ale też wzajemnie przepraszamy się za to wszystko, co było niedobre, niejasne, co nie budowało tych więzi społecznych. To są wyjątkowe święta, wyjątkowe dni. Można powiedzieć, że tak te święta w ten sposób przeżywane są praktycznie tylko w Polsce. W innych krajach i Europy i świata jest przeżywany jeden dzień symbolicznie, Boże Narodzenie, a ta Wigilia, która u nas jest czymś wyjątkowym, jest czymś, co w tej chwili uczą się mieszkańcy Europy. Mówią, że to jest coś wyjątkowego, coś pięknego, chcieliby to naśladować i również wprowadzić do swoich krajów, do swojej tradycji. To są święta, które jednoczą. To są święta, które kojarzą się z radością. Przychodzi na świat Boży Syn. Przychodzi po to, żeby zbawić nas wszystkich. Przychodzi z miłości do nas. To jest wielka radość, która ogarnia nas wszystkich. Oczywiście dzieci, młodzież, ale i też my wszyscy otrzymujemy jakieś drobne podarki, które powodują, że uśmiech na naszych twarzach pojawia się wielokrotnie coś wyjątkowego. Proszę Państwa, ja Wam życzę na te święta i nie tylko, oczywiście, żeby to był czas spędzony w gronie rodziny, najbliższych, taki czas pełnej miłości, serdeczności, wzajemnej życzliwości, żeby to był czas, w którym będziemy mogli pomyśleć o tych wszystkich, z którymi na co dzień żyjemy, co by można było jeszcze zrobić, żeby te wszystkie relacje poprawić. Możemy też wspominać tych wszystkich, którzy odeszli w danym, w minionym roku. Życzę, żeby to był taki czas bardzo wyjątkowo udany i żeby te święta były świętami Bożego Narodzenia, bo w naszej przestrzeni publicznej pojawiają się różne reniferki, różne zajączki, jeszcze inne symbole, które nie są odniesieniem do tych świąt, które, przypomnę, są świętami Bożego Narodzenia. Także życzę Państwu, żeby Pan Jezus Chrystus, który jest źródłem wiary, nadziei i miłości, obdarzył Was, Wasze rodziny, wszystkich najbliższych takimi sowitymi łaskami. Nie tylko na czas świąt Bożego Narodzenia, ale również w całym nadchodzącym 2022 roku. Szczęść Boże. Dzień dobry Państwu. Szanowny Panie Pułkowniku, Panie Starosto, Szanowni Komendni, pracownicy służby czynnej i służby cywilnej Wojska Polskiego, w imieniu Pana Prezydenta Marcina Witko przyjmijcie Państwo najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim, aby te święta były ciepłe, rodzinne, aby przyniosły spokój i spełnienie. Aby wszystkie te życzenia, które pojawią się przy opłatkowym stole, znalazły spełnienie w 2021 roku. Rok 2021 już właściwie się kończy. Jest to
właściwy moment, żeby skierować do Państwa, do Pana, Panie Pułkowniku, do wszystkich służb ogromne podziękowania. Podziękowania za gotowość służenia, za piękne reprezentowanie naszego kraju, za troskę o bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Boże Narodzenie kojarzy się zawsze wszystkim z powrotami do domu. I to jest właśnie ten moment, kiedy powinniśmy pomyśleć o tych, którzy polegli bądź też byli ranni w operacjach zbrojnych, na misjach zagranicznych. To jest właśnie ten czas, kiedy powinniśmy pomyśleć też o tych, którzy w wyniku swoich obowiązków służbowych nie będą mogli być przy wigilijnym stole. Wszystkim Państwu życzę wszystkiego najlepszego, oby ten przyszły rok był dla Państwa dobry, bezpieczny, zdrowy, żeby jeszcze raz spełniły się wszystkie Wasze marzenia. Dla Was, dla Waszych rodzin i dla wszystkich przyjaciół Brygady Powietrznej. Dziękuję. Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Łukasza o narodzeniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Marii czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej uroczystej chwili wychwalajmy Boga, naszego Ojca, za świętą noc, którą teraz wspominamy, a w której jednorodzony Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Maryi, aby być Bogiem z nami. Dziękujemy Ci, Boże i Ojcze nasz, za ten biały chleb, opłatek, owoc ziemi ludzkiej pracy, który zgromadził nas dzisiaj w jedno przy tym stole, podobnie jak wówczas, kiedy mocą Twojego Słowa staje się Twoim ciałem i gromadzi nas we wspólnocie ołtarza. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się łamać i zwyczajem ojców naszych składać sobie wzajemnie życzenia świąteczne. Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku przełamania się chlebem dzielić się z innymi, a zwłaszcza z potrzebującymi, miłością, życzliwością, pokoju. Obdarz więc nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili ojcowską Twoją dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Osoby funkcyjne otrzymały życzenia od księdza arcybiskupa, niemniej jednak pozwolę sobie je odczytać publicznie. Drodzy żołnierze i pracownicy Resortu Obrony Narodowej, w świątecznym czasie ludzie sobie bliscy chcą być razem. Dlatego pragnę z każdym z Was przełamać się wigilijnym opłatkiem i złożyć świąteczne życzenia. W ten symboliczny sposób chcę także wyrazić moją wdzięczność wszystkim żołnierzom, którzy służą pod biało-czerwonymi sztandarami w kraju i poza granicami państwa. Szczególnie dziękuję i wspieram modlitwą tych, którzy pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej i ich rodziny. Życzę, aby wejście Boga w nasz ludzki świat, którego doświadczamy w tajemnicy Bożego Narodzenia, przynagliło nas wszystkich do kierowania się w życiu prawem miłości Boga i bliźniego. Niech ten świąteczny czas refleksji i modlitwy umocni naszą wiarę
i przyczyni się do zjednoczenia wszystkich rodaków wokół jednego wspólnego celu, jakim jest służba umiłowanej Ojczyźnie. Na radosne świętowanie Bożego Narodzenia i nowy 2022 rok z serca błogosławię podpisał arcybiskup Józef Guzdek, administrator apostolski ordynariatu polowego. Pozwolę sobie podpiąć się pod te życzenia i może powtórzymy ten zwyczaj, który w zeszłym roku po raz pierwszy zastosowaliśmy, że biorąc do ręki opłatek, życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego każdemu z tutaj obecnych i tych, którzy nie są obecni, ale również i samemu spożywamy ten opłatek bez chodzenia i jakiegoś szczególnego łamania się z innymi. Wprowadzamy taki zwyczaj, jeśli chodzi o obostrzenia sanitarne.